Cześć moi kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Ojoli, z serii Cudowne Życie, tym razem już miałam mówić porwana. Co się tutaj u nas dzieje? Słuchajcie, nasza Jola jest w ciąży, tutaj jest, odczuwa gniewo, jest porywcza, ale dziecko będzie już za pytajniczki, ponieważ już jest praktycznie poród. Nasz Adam co robi? Co to za umiejętności rośnie? A wiem, dlatego że ja nagrywałam tutaj dla was. Ojej, co to za obrót. Nagrywałam dla was przez chwilkę odcinek, ale nagrywałam go wczoraj, kiedy po prostu byłam tak okropnie niewyspana, że aż mi się po prostu tak język plątał, że nie mogłam tego sama słuchać i nie chciałam was katować tym. I w każdym razie tutaj dla naszego Adasia kupiłam to, bo to kosztowało tylko 30 simoleonów. Porozmawiaj z Jolantą. No to rozmawiaj, plecki ją bolą, już niedługo urodzisz. Adam też ją masował i tak dalej, no ale powiem wam, że nagram to jeszcze raz, tak postanowiłam. I kupiłam to dla niego, żeby właśnie mógł sobie tutaj ćwiczyć i tak dalej. Tak to wygląda. Mega mi się to podoba, bardzo mi się to podoba, ten drążek do podnoszenia. I jestem na tak. Tak, żeby Adam, wiecie, dbał o sylwetkę, żeby nie skapcaniał, prawda? Więc niech sobie tutaj on ćwiczy. Jeszcze coś się działo. Mianowicie sprzedałam tutaj nasze dwa krowokwiaty. Tutaj pogłaskali je i od razu sprzedali, jak urosły jako duże, ponieważ chcę zrobić pokoik dla naszego dziecka. Pobrało nam ratę kredytu z naszego bankomatu, który ostatnio braliśmy i mamy teraz tylko 874 simoleony. Tutaj mamy jakieś... Moglibyśmy to ewoluować, ale nie chcę męczyć naszej Joli. I też tutaj zasadziłam, tu będzie nasionko, zobaczcie, rosnący smoczy owoc, kaktus, który rozdzielił pitaje. Dobra, mniejsza z tym. W każdym razie to będziemy szczepić z lwią paszczą i z tego podobno mamy otrzymywać nasiona krowokwiatu, więc bardzo mi się to podoba. Jola widzę, że idzie spać, zdrzemnąć się, jest godzina w sumie 19, więc jakbyś tak bardzo chciała, to możesz iść spać normalnie, pozwolimy ci, bo jesteś ciążówką, jesteś zmęczona i w ogóle, więc dobranoc. Na noc. A nasz Adam jeszcze nie jest zbyt zmęczony, ale na pewno chciałby się wykąpać, bo coś widzę brudasek, więc tutaj przyjdzie i się wykąpie. No i czekamy na ten poród, nic ciekawego się nie dzieje. Troszeczkę rzeczy pościągałam do naszego pokoiku, ale powiem wam, że też nie wiem, czy coś z tego będzie, bo chciałam pobrać taką fajną kołyskę, niestety się nie pobrała. Mam taki wózek, ale on nie jest zbyt ładny. O Boże, Adam, w czym ty się kąpiesz? Jakieś muły, widzę muły. Także jak będzie pakował na tym drążku, to będzie taki mięśniaczek. Tak, to chyba mi się będzie podobało. Tak, więc nie wiem, co będzie z tym wózkiem. Zaraz zobaczymy, gdy się dziecko urodzi. Jola się już obudziła i zobaczcie, mamy dwa nowe, duże krowokwiatki, więc Jola się tutaj z jednym bawi, z drugim też się pobawi, pogłaszczę go. Pogłaszcz i sprzedamy. Tak jak mówię, to nie jest tak, że my je wywalamy, my je po prostu sprzedajemy, oddajemy je dalej, żeby inni ludzie się nimi opiekowali. Wiadomo, my nie chcemy mieć takiej olbrzymiej ilości, tylko po prostu zajmujemy się tym początkowym stadium, jesteśmy takimi hodowcami i sprzedajemy dalej kolejnym ludziom, którzy chcą posiadać krowokwiaty, prawda? Tak to sobie wyobraziłam. I sprzedajemy, także papa, gdzieś tam odwozimy go, prawda? I drugi tak samo. I mamy teraz 1800 zł, więc zobaczcie, zarobek jest naprawdę fantastyczny. Może później będziemy dłużej je trzymać na działce. Na razie nam, wiecie, potrzeba kaski. Mówię, o, jest kolejny, zobaczcie, jest kolejny, więc tutaj Jola przyjdzie i myślę, że o, sama chyba idzie. Pokaż, noś to się. Idziesz tutaj się z nim pobawić. Superowo. Będziemy mieć na pokoju dla dziecka, więc co mnie cieszy, będziemy też mieć na... O, jak to mnie straszy. Będziemy też mieć na następne raty kredytu, tak? To chciałam powiedzieć, więc fajnie. A jak tylko nam smoczy owoc wyrośnie, to będziemy sobie sadzić, żeby mieć dużo tych jagód krowokwiatu i żeby się bogacić w taki sposób. Miałam robić jakieś sztalugi i tak dalej, wiecie, ale stwierdziłam, że... Czasem w jakiejś serii fajnie zrobić coś innego i powiedzmy, że jesteśmy hodowcami krów. No, to też jest jakiś sposób na życie, prawda? Okej, okay, Jola, już skończyłabyś, bo ja się boję tej krowy. Odpuść mi, Jola. Się boję, że zje ciebie i twoje nienarodzone dziecko. Jezu.
Dobra, chyba skończyła i chce robić to jeszcze raz, więc dla mnie to już wystarczy tego, naprawdę. Wystarczy tego dobrego. Sprzedany kolejny krowokwiat. Bardzo się cieszę. Tutaj jeszcze żaden kolejny nam nie wyrósł. Chyba już w miarę wszystko sprzedaliśmy poza dwoma, więc naprawdę jest super. Mamy teraz 2299. Czy Adaś idzie do naszej Joli? Pocałować idzie. Brawo, Adam. Cieszę się bardzo, że taka inicjatywa z twojej strony wynikła. O i zobaczcie, ta poza, która wczoraj nie zadziałała, to okazuje się, że ona działa w grze. Ja w ogóle nie umiem odróżnić niektórych tych puzz, bo nie wiedziałam, że jest taka różnica, więc proszę bardzo, taka poza. Ale zobaczcie, jak to ładnie wygląda. I to zastępuje normalne całowanie. No mega! Tylko co tak bez ruchu? Nogi was nie bolą? Nie sierpu ci nogi, Jola? Ile to będzie trwało? O już, już, dobra. W każdym razie, gdzie jest to dziecko? Adam, jak ty się wyspałeś i ty nie masz co robić, to ciebie tutaj zatrudnimy do podlewania i do odchwaszczania też możesz być. Też się przydasz. Jolanty męczyć nie będziemy, no bo Jolanta to wiadomo jest zmęczona. Co byś tutaj mogła porobić? Sikniesz sobie może, skorzystaj. Nie ma to jak Adam nasz po prostu tutaj nocną porą w różowym szlafroczku hasa po naszym ogródku i podlewa i odchwaszcza. Ale no cóż, Jola nie ma teraz siły, nic już tu nie mamy. A jeszcze miałam jedną rzecz wam do pokazania, tylko gdzie ja to teraz schowałam, to szukaj wiatru w polu, tutaj. Tu jest ten, nie wiem jak to nazwać, to coś, ten player do efektów. I tutaj możemy sobie zrobić select efekt. Ja mam tutaj kod wbity na ptaszki. Pokażę wam te ptaszki, jak one wyglądają. Mieliśmy tu mieć taką wiejską troszeczkę działkę, więc stwierdziłam, że to będzie fajnie wyglądało. Ale to po jakimś czasie zaczyna mnie denerwować. Ale zobaczcie, to dosyć słodko wygląda, kiedy te gołębie tutaj sobie tak przylatują, dreptają. Tylko mam nadzieję, że nam nie nasrakają po prostu, jak tu gołębie potrafią, prawda? Ale tak sobie tutaj chodzą. I więcej ich było wcześniej, ale no nie wiem. Na razie są tylko dwa. I jakoś tak, o, poderwały się. Może przyleci więcej za chwilę. Oczywiście link do tego wam zostawię w opisie, ale zrobię o tym też film, bo obiecałam, że zrobię o tym też film, o tym playerze tych efektów, więc zrobię go na pewno, tylko, no tylko, że się nie wiem, czy się wyrobię jeszcze w tym tygodniu, ale postaram się. Zaczął się poród. Super, pokaż nam się Lalaśka, która się teraz kąpie. Wychodź z wanny i w ogóle mam dla ciebie nowy strój, a ty ciągle łazisz w tej samej koszuli. Wychodź. Przebierz się i przebierz się może stroje. Zmień strój. Taki trochę mamusiowaty, zaraz wam pokażę. O ten. Ale Jola jest też taka młodziutka i w ogóle. O, znów mi się zaczęła podobać ta fryzura, ta pytka. Adam panikuje. I słuchajcie, klikamy tutaj na Jolę i jedziemy sobie na ostry dyżur, więc proszę bardzo, rodzimy dziecko w szpitalu. Szpital w Wierzbowej Zatoczce jesteśmy i zgłosimy się tutaj w recepcji. Mamy jakąś tutaj uśmiechniętą panią recepcjonistkę? Tak, chyba tak to się nazywa. Więc zgłosimy się do niej. Adam, widzę, świruje niesamowicie. Adam, ty też tutaj podejdź. Podejdź tutaj razem. Jezu, większa panika niż ta Jola. Jola na spokojnie. Prawie z uśmiechem. Dobra, zapisuj nas, pani. Nie lubię, jak oni tutaj przychodzą i tak długo stoją. Bo ja się już nie mogę doczekać, żeby zobaczyć, co to będzie. A ta stoi. No ale no, może się ruszy. Dobra, Jola się ruszyła, natomiast Adam tam został gdzieś. No wiesz co? Wstyd mi za ciebie. Zaraz zobaczymy, do której wejdzie sali i wejdziesz razem z nią. Do tej. To podejdź tutaj. A Jola tu się, proszę bardzo, kładzie już na naszej. O, jaką ma koszulę miętową! Zawsze jest taka jakaś w kaczki, a Jola dostała taką, wiecie, ekskluzywną. Pani doktoreczka. Buty tak bardzo pasują kolorystycznie. Jolanta dowiedziała się, że Alice pracuje jako doktor. No niesamowite, naprawdę. Co za moment, co za moment. O matko, matko. Adam. Adam. Panika jest straszna. Już myśli, jak się będzie bawił klockami. No będziesz się bawił, będziesz, będziesz. No
No, pokazujcie wreszcie, co to będzie. Mamy chłopca. I powiem wam, że ja mam marzenie dać mu na imię Dawid, więc tak mu dam. Wiem, że pisaliście różne wasze propozycje, ale to jest taka moja, powiedzmy sobie, prywatna inicjatywa, że takie będzie imię, więc tak mu właśnie dam. I klikamy i mam nadzieję, że jednak drugiego nie będzie, co? Nie, nie ma, dobrze. Wystarczy nam jedno dziecko. Nie ma zbyt dobrych warunków, żeby mieć więcej. Zobaczmy go. No taki jak każde inne, prawda? Dobra, Jola. Już przebrana. Bierze naszego synuśka. O, co ty się ubrałaś? Aha, w to. A, bo też jej przebrałam spodnie i buty, zobaczcie. A ty się przebrałaś znowu w tą koszulę? No wiesz co, jaka idzie umęczona. Ojej, jaka oszołomiona. A Adam, te też Adam, wracaj do domu. Jola też chyba idzie do domu. Idziemy, idziemy. Adam, szaleniec. Jesteśmy sobie w domku. Ja zrobiłam ten pokoik tak, powiem wam, taki maleńki. Za dużo tej rzeczy nie dałam, bo mi było szkoda, bo niemowlak i tak nie wykorzysta. Ale ściągnęłam taki. Jola, może tutaj wiesz co, nakarmisz coś? Nakarm piersią. Tutaj ściągnęłam takie jakieś mebelki, do tego jest też piękne biurko i tak dalej, więc to kiedy podrośnie, a na razie to jest tak, wiecie, prowizorycznie, żeby coś było. I strasznie mi się podobało, tak jak mówiłam, chyba ten wózek, tylko mi się nie podoba, że on jest tutaj czarny i to tak bardzo smutno, brzydko wygląda. Ale gdybyście chcieli, to link do wózeczka będzie w opisie i w opisie też wam zostawię instrukcję, jak zamienić zwykłe łóżeczka z gry na łóżeczka z modów. Więc Jola karmi. A Adam, jak tam, nasz młody tatusiu, siedzi i mówiliście, że pora rzucić palenie, i tak, myślę, że tak, więc zaraz usuniemy Adamowi w kasie tego papieroska. I następnym celem, takim wiecie, finansowym, to będzie zakup komputera, bo i Adam, i oczywiście nasza Jola będą potrzebowali tego komputera, prawda? Więc tam będzie taki mały gabinet póki co. I w sumie to może biurko też sprzedamy na jakieś tańsze, wiecie, bo nie potrzebujemy aż takiego. Jola, może ty się przebierzesz już z tej piżamy? Bardzo bym cię prosiła. Stroje. Zmień strój może na ten, który tak za bardzo nam nie chciałaś pokazać. Tak to wygląda. I też Jola, jak pamiętacie, miała pisać pamiętnik, także pisz pamiętnik. I kiedy będzie miała maksymalny poziom pisania, to wtedy sobie zrobi, wiecie co? Zrobi sobie to, że wyda ten pamiętnik jako książkę i zbije na tym majątek. Takie są założenia moje. A jak to będzie, to się oczywiście okaże. Widzę, że wychodzi na świeże powietrze, żeby tak, wiecie, w samotności popisać. Czy nasze tutaj te krowy jeszcze nie wyrosły, te dwie? Nie, ale wyślemy tutaj naszego Adasia, żeby podlał. I szukamy, gdzie mamy. O, czy tutaj już możemy pobrać tą zaszczepkę? Na razie nic z tego, chyba tak. A Jola? Też nie. Też nie. No to czekamy, czekamy oczywiście. Ale Adam na pewno mógłby podlać. Aha, to już kliknęłam. Dobrze, to już kliknęłam. Jola, jak się cieszy, jakieś przypomina sobie pozytywne momenty swojego tragicznego życia. Zobaczymy, jak tam idzie to pisanie i na ile procent już napisałaś. Dopiero trzeci poziom 70. Teraz jakieś złe momenty sobie przypomina, tak. 75%. Pisaliście mi, czy pojadą na wakacje i powiem wam, że nie pojadą chyba, bo musielibyśmy zostawić naszego Dawidka tutaj samego. Albo wiecie, no moglibyśmy udać, że z jakąś panią opiekunką czy coś, no ale nie, no młodzi rodzice muszą pilnować, nie chcieliby się rozstawać z dzieckiem. O, jak ćwiczy. Nie chcieliby się rozstawać z dzieckiem już na samym początku bycia tym rodzicem. I tak, czy tutaj jeszcze coś możemy sobie zrobić? Nic a nic. To może będziemy tutaj sadzić, wiecie co, te nasze. O! Co to było? Już wyrósł. Dobra, to Adam przyjdzie pogłaskać, a już sam idzie. A tutaj wyłożę tej Joli lwie paszcze, z których to będziemy właśnie szczepić, gdzie będziemy. O! Jezu. Będziemy to szczepić, czyli tutaj położymy i Adam to zaraz wszystko zasieje. W sumie Jola by mogła, ale jak jej pomoże, to niech jej pomaga. Jezu, ale ona warczy. To jest taki piesek trochę. A, Jola jednak. Kliknęłam Jolą, to już trudno. Adam, proszę, już przestań. Już przestań, Adam. Tak.
Sprzedamy tę krowę, sprzedamy. Będą czasy, w których będziemy bardziej, wiecie, się skupiać na tych krowach, będziemy puszczać muzyczkę i tak dalej, ale na razie proszę odkujmy się trochę, bo jesteśmy strasznie, strasznie pod kreską. Co tam? Rozmowy. Rozmawia z Simku menu Jolanta. To ty siej, a Adam będzie podlewał, tak? Pomoc małżeńska musi być. Oj, kolejny krowokwiat nam już wyrósł, więc teraz może Jola, może nakarmi, nakarm, jak już zasiejesz i też sobie go sprzedamy, także bardzo fajnie, jak widzicie, z tych krowokwiatów kaska przybywa, no tylko żeby ich było więcej, tak, to wiadomo, tylko że one tak dużo miejsca zajmują, że to jakiś hardcore, ale myślę, że będzie dobrze. Płacze dzidziuniek, płacze, słyszę, to Adam przyjdzie i tutaj mu zmieni brudną pieluchę. Dajesz, Adam, dajesz. Nie przestajesz. Leć, leć. Jola już kończy chyba. I miałaś pobawić się z kro... A, jeszcze coś, dobra. Nie naciskam, okej. Okay. Osiągnięty pierwszy poziom umiejętności wychowawczych. I tak, od razu wam powiem, że skoro urodził się nam chłopczyk, to będzie, tak jak mówiłam, dziecko, czy to dziewczynka, czy chłopiec, braliby udział w kolejnej serii na moim kanale. I od razu uprzedzam, kiedy nasze dziecko stanie się młodym dorosłym, automatycznie cudowne życie się kończy i przechodzimy do nowego challenge'u. Poczta, czyli to będą rachunki, czy coś innego, zobaczymy. A, 1327, na razie nie płacimy, bo nawet nie mamy tyle. Tak, więc od razu uprzedzam i jako, że jest to chłopiec, to mam naprawdę... Super, wydaje mi się serię. Nie jakąś taką, wiecie, mocno challenge'ową, ale naprawdę ciekawą. Mam nadzieję, że wam się spodoba i przede wszystkim, że ktoś nie wpadnie na ten pomysł wcześniej, bo już się z tym zbieram naprawdę kilkanaście tygodni i w końcu tak będzie, że wiecie. Ktoś zdąży już tu nagrać i będzie jak zawsze, że z kogoś ściągnęłam. Mam nadzieję, że nie. W każdym razie wyczekujcie, wyczekujcie, ale na razie oczywiście cudowne życie. No to rodzice, pocałujcie się. Adam, pocałuj tutaj swoją małą żoneczkę, albo ucałuj dłonie. No kochani, nasz malutki nie śpi, leży sobie. O, tutaj Jola, czy ty nakarmiłaś w końcu tego kwiatka? To weź tutaj nakarm jeszcze raz. Może pogłaszcz, pogłaszcz. Adam tutaj podleje, sprzedamy i będziemy już, wiecie, dużo, dużo do przodu. No chociaż jak rachunki zapłacimy, no to wiecie, co będzie. Porażka, porażka. A Adam, ty w ogóle, mój drogi, czy ty nie byłeś dzisiaj w pracy? Za 24 godziny idzie do pracy. Będzie operatorem pomocy technicznej. Natomiast Jola będzie zajmowała się oczywiście dzieckiem, domem. I tyle. I ćwiczyła to pisanie, tak. I ćwiczyła pisanie, no i ogródek i tak dalej. Tutaj coś mamy, więc zbierz cały plon. Tutaj... Pielęgnuj ogród, niech będzie. Co jeszcze chciałam wam powiedzieć, to że zawsze mi piszecie, żebym sprzedała te projekty szkolne, bo dziecko i tak dostanie. A to co to jest? Gruszka, truskawka, lwia paszcza, lilia, orchidea, truskawka. Piszecie mi, żebym co zrobiła? O, akt urodzenia. Żebym sprzedała te projekty, dlatego że dziecko i tak przyniesie ze szkoły, więc dobrze, sprzedam to za chwilkę. Tylko tutaj, o, tak sobie zrobimy. I gdzie jest to świadectwo urodzenia? Tutaj. I powiesimy sobie to może właśnie tylko tak na środeczku bardziej. Aha, musiałam w trybie budowy, a mi się nie chce, więc musi być tak jak jest. I mówicie, żeby sprzedać, to dobra, sprzedajemy te wszystkie projekty, że on i tak przyniesie te projekty ze szkoły. Podejrzewam, że nie wszystkie, ale jak tak mnie namawiacie, no to już niech będzie. Sprzedam, sprzedam. Tu jeszcze jest jeden. To wszystko? Chyba wszystko. A tutaj jeszcze mamy taką jedną zabaweczkę. Tu ją tutaj gdzieś upchniemy. Którą Jola wyłowiła, więc to jest taka, wiecie, zabawka dla naszego dziecka, jak podrośnie. Teraz się całują tak. Nie, do wiary, naprawdę. Fajne są te pozy w grze, ale no, to nie było fajne. Nie wyobrażam sobie, naprawdę nie podnieść mojego chłopaka w taki sposób, bo by mnie chyba zawalił. Masakra, moje 1,60 m, jego 1,85 m. To samo to już po prostu by wyglądało strasznie. Dobra. Sprzedajemy krowokwiatek.
I mamy bogactwo, mamy. Teraz tylko czekać na zaszczepkę. Chyba, że, o, chyba, że zrobimy tak, że to będziemy szczepić z tym. Jak to się w ogóle szczepi, słuchajcie? Dlaczego ja tego nie mogę zrobić? Szczep. Wybierz roślinę, którą chcesz szczepić, a następnie wybierz szczep, który zostanie dodany. Czemu tego nie można szczepić? A to można? Też nie można. A te takie dojrzałe można? A można. Dobra, to poczekamy, poczekamy jeszcze na to, żeby pobrać zaszczepki z tego. Ja bym chciała, żeby ten Adam już poszedł do tej pracy, żeby już przyniósł jakiś hajsik pierwszy, a on jakiś taki. No nie, no i teraz takie coś, no, no, no. No, no trzeba to usunąć, trzeba to usunąć, żeby się takie rzeczy nie działy. No, powtórka z rozrywki z wesela, dziwne rzeczy. Nie Fëanor? mam więcej pytań, nie mam więcej You pytań. had Jola, enough of me. popisz trochę pamiętnik, Well, that może one next. popisz, What do you see a there? Adam Tookie boo. pójdzie See pod. that? O, Ah, sprzeda thank tutaj, you. co tu masz? Jakieś dzwonki, Oh, to sprzedamy te cool. dzwonki. Boy. Tutaj orchideę też sprzedamy. Albo zostawimy. A to co to jest? Cebulę. Cebulę można sprzedać. I tutaj mamy. Nie wiem, co to jest, ale to jest chyba lilia czy coś takiego, więc też to sprzedam. Jola w gabinecie. O, a zobaczymy jeszcze, wiecie co? Po ile jest to biurko? Ja też zrobię to, że sprzedam tę lampę. A wezmę sobie tę lampę, bo ja nie lubię, jak te światła tak bardzo jest widać. A te lampy są po ile? Po 150, to i tak lepiej. To ja chyba pozamieniam wszędzie, w każdym pomieszczeniu. Tylko siatki nie chcę. Dlatego, że ja nie lubię, jak te światła są takie wyłupiaste. Nie wiem, nie lubię takich dużych żyrandoli, czy jak tam to się odmienia. Lubię, jak jest tak, wiecie, tak prosto, jeżeli chodzi o te światła, bo to mnie denerwuje, więc to i to. No i okej, no i chyba nawet na tym zyskaliśmy. A, i tu jeszcze postawiłam taki przesłodki stoliczek, takie krzesełeczko stoliczkiem, no, chyba stoliczkiem dla naszego dziecka, taką pandę, ale to jeszcze, wiecie, to jeszcze długo, długo. To biurko jest za 450. Pamiętnik tutaj może odłożymy naszej Joli na chwilkę na bok, żeby się z nim nic nie stało. I to bym mogła w sumie sprzedać. Zaraz zobaczymy, czy to nie był błąd. Najwyżej cofnę. Bo chciałabym jakieś coś tańszego w sumie jej dać. O, zobaczcie, to jest to biurko dla dziecka. I w kolorze niebieskim będzie bardzo ładnie pasowało tutaj do naszej szafy i tak dalej. No fajnie to będzie wyglądało, ale dopiero gdy dziecko nasze podrośnie, no bo na razie to po cóż mu to biurko. Później mu się przyda na pewno. A tutaj do naszej Joli może takie zwykłe. Chociaż w sumie, zobaczcie, też jest drogie. A to. Czy to był dobry pomysł? Sama już nie wiem. Zobaczymy, jakbyśmy teraz się cofnęła. Chyba, że takie. Jakoś tak nie pasuje tutaj klimatycznie, nie? Takie jasne. A chciałam zobaczyć, wiecie co? Jest! Starczy nam na Apple MacBook Pro 15 albo na iMac 27. To samo daje, a tutaj mamy jeszcze iMaca 21,5 cala, a tutaj 13 cali, zobaczmy, jak to wygląda. Bardzo maleńki, ale zarąbisty, co nie? Kurde, no fajnie by to wyglądał, ale nie pasuje mi tego biureczka, taki ładny, delikatny laptopik. A gdyby tak, słuchajcie, tak, ale jeszcze zobaczę, czy nie ładniej byłoby mieć tego iMac'a, nie MacBook'a. No też jest piękne, no bardzo mi się podoba, no sama nie wiem. Ja bym to zmieniła jednak na jakiś taki bardziej drewniany, tak żeby bardziej pasowało do naszego domu. No, myślę, że tak. Chyba, że krzesło jeszcze jakieś inne. Wiecie, że ja nie lubię i nie umiem budować i to jest dla mnie katorga. Naprawdę, wiem, że może to się wydaje, że przesadzam, ale po prostu nie znoszę budowania. Wiem, że wszyscy robią speedbuildy i że to jest modne i wy byście chcieli, ale ja po prostu nie umiem i nawet nie chcę, wiecie, nawet nie chcę kaleczyć, bo wiem, żeby wam się nie podobało. O, to jakiś brzydki taki ten, to nie. No to na razie tyle wystarczy. No i teraz nie wiem, czy laptop, czy taki, czy stacjonarny. Chyba stacjonarny damy. Chyba tak. Dobra, wygląda to pięknie. To jeszcze walniemy jakiś kolor ścian. Mój tata teraz, jak zawsze, po prostu jak ja zaczynam coś gadać, to on włącza piłę. Bo coś tam naprawia, więc mam nadzieję, że tego za bardzo nie słychać. Dobra, zrobiłam ten pokój taki. Nie wiem, czy mi się on podoba, ale na to musiałam pomyśleć i w ogóle. W każdym razie Adam tutaj przyjdzie grać w gry wideo. Chodź, chodź tutaj, będziesz grał, zanim ci Jola zajmie. Graj.
Ajola, weź ten swój pamiętniczek, kochana. Weź go tutaj i idź popisać go gdzieś indziej. A Adam tutaj przyjdzie, bo to jest jego zadanie do pracy, żeby grał w gry wideo. Tutaj jest pusto, ale tu powiesimy jakieś może foty, czy coś, czy jakieś tam, wiecie, dyplomy Adama, jak jakieś dostanie. Jakoś to jeszcze pozmieniamy. Jeszcze pomyślę nad tym biurkiem, no nie wiem. Może lepszy fotel i to zrobi lepiej, jak będzie mieć jakieś ładniejsze krzesło. Pomyślę, nie wiem. Nie lubię budować. Co tu robi jeszcze jedna ta lampa? Ja jej tutaj nie chciałam. Dobra, to się jakoś tam, wiecie, poprawi. Dobra, pokaż się, Jola, gdzie ty poszłaś pisać. Teraz tutaj. No, lubię ten nasz domek, taki fajny, wiejski. Zobaczymy, czy nasze ptaszki tutaj chodzą. Teraz w ciągu dnia nie chodzą, ale zrobimy sobie jeszcze raz. Select efekt i poczekamy. Ale widzę, że nasz Dawid płacze. Więc Jola przyjdzie i Jola tutaj przewinie może, poprzytula. A my tutaj wrócimy, zobaczymy. Są ptaszki, są, ale jakoś mało. O, teraz jest dużo, widzicie, jak się zleciało tych ptaszków. No, także tak to właśnie wygląda. Żadnych krów chwilowo nie ma. Tutaj nasze plony takie. No, nic szczególnego się tutaj u nas nie dzieje. Dobra, Jola, przestań pisać, później popiszesz. Teraz dziecko. No. Widzę te ptaszki tutaj, jak wieś śpiewa i tańczy. Ale podobają mi się. No, nie wiem, co chciałam powiedzieć. W każdym razie, no, tak, nagadałam się, nagadałam. Adam, jak ci tam idzie twoje zadanie? Ukończone w 50%. Ten to ma życie. Zadanie do pracy, granie w gry. Też bym tak chciała, żebym dostawała awans za granie w gry. W mojej pracy, oczywiście. Dobra, Dawid tutaj jest przytulany, ale czuję, że to będzie głód chyba. No strasznie tam jest blado. Trzeba to pozmieniać, ale to jest taki, wiecie, roboczy gabinet. Na razie nas nie stać. No, także tutaj też jest tak pustawo, tak jak mówię, to się wszystko jeszcze pozmienia, jak będzie mieć hajsy. Tutaj niepotrzebnie tyle hajsów, żebym zainwestowała, tutaj jest pusto. Trudno, trudno, odkujemy się. W każdym razie musi być takie jakieś pomieszczonko dla naszego tutaj Adama, żeby sobie pracował. No i Jola kiedy już zostanie sławną pisarką, prawda? Zrobimy sobie automatyczne przełączanie świateł, wszystkie światła. Nieźle, tylko nie pasuje mi ten gabinet teraz. Ale dobra, już nie gadam o ten temat. Dziecko się uspokoiło. Jola idzie sobie coś zjeść. I kochani, nie wiem, czy nie będę kończyła tego odcinka, bo widzę, że dzisiaj internet działa mi tragicznie, a chcę to dla was jeszcze dzisiaj wrzucić i pewnie znowu się wrzuci jakoś po prostu w środku nocy. Ale no cóż, takie życie. Także mam nadzieję, że wam się odcinek podobał, że cieszycie się, że mamy dziecko, mamy synka, także ja się w sumie cieszę. Nawet powiem wam, że troszeczkę po cichu liczyłam na tego synka. Adam sobie tutaj gra w swoim mini gabinecie, na swoim tutaj, proszę bardzo, ekskluzywnym komputerze. Ukończone, więc możesz przestać. Też sobie pójdziesz o siku i zjeść. Nie podoba mi się ten pokój, no. Strasznie. Może coś przed następnym odcinkiem pozmieniam, albo mi proponujcie, co tam fajnego można by, jak to mogło, można by fajnie urządzić. Co tam? Drzesz się, że nie ma nic do zrobienia, to se zrób. A nie się drzesz. Kciuk w górę, jeżeli wam się podobało. Subskrybujcie kanał, jeżeli jesteście nowi. Do zobaczenia jutro w kolejnym filmie na moim kanale. A jeżeli się uda, to nawet w dwóch. Całuski, do zobaczenia i pa pa.